Nie troszcie się o nic, ale we wszystkich w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. List do Filipian, rozdział 4, werset 6. Gdy patrzymy wstecz na rok ubiegły, mamy wiele powodów, aby Boga chwalić, wielbić i dziękować Mu. Zrobił bowiem dla nas nieskończenie wiele dobrego, a w tym roku również chce się o nas troszczyć. Bóg nie mówi, nie troszcie się zbytnio, ale mówi, nie troszcie się o nic. Albowiem grzechem jest troskać się. W rozdziale 6 Ewangelii świętego Mateusza napisane jest, że poganie troszczą się, szukają. Werset 32. Ojciec nasz mówi jednak, że sam będzie się o nas troszczył. On wie, co nam jest potrzebne. Powinniśmy spojrzeć na kruki i wróble, które nie mają gumien ani piwnic, a On je żywi. A my przedstawiamy dla Niego o wiele większą wartość. Przede wszystkim powinniśmy dążyć do Królestwa Bożego i do sprawiedliwości Bożej, a nie opierać się na naszej. A wszystko inne będzie nam dane. W powyższym tekście napisano, że nasze prośby mamy powierzyć Bogu w modlitwie i błaganiu, a więc powiedzieć Jezusowi wszystko, poskarżyć się na niedolę, oczekiwać od Niego pomocy i dziękować Mu za to, co nam obiecał. On dopomógł ubogiej wdowie, która miała już zamiar ugotować i zjeść ostatnie resztki swoich zapasów, a potem umrzeć. A więc znaczy to, że On pomaga i w sprawach dotyczących chleba naszego powszedniego. Pomógł też Hiskiaszowi, gdy Sancheryb oblegał miasto. Jehoszafat również wzywał Boga, gdy szły na niego niezliczone zastępy wrogich wojsk. Oczekiwał wtedy pomocy od niego i nie zginął. Bóg rozbił wrogów Jehoszafata w puch, tak, że nie został przy życiu ani jeden i przez 3 dni dzielono się łupem. Dlatego i my w każdej biedzie powinniśmy przerzucać nasze troski na Boga i oczekiwać Jego pomocy. Wtedy możemy z ufnością zaczynać nowy rok z Nim, umiłowanym Ojcem Niebieskim, który nie pozwoli, aby nam włos z głowy spadł bez Jego woli.